Dla Polski nadszedł czas próby. Na wschodzie po ciężkich walkach odzyskujemy Lwów. Na zachodzie, w Poznaniu, przyjazd Paderewskiego roznieca iskrę wolności. W Powstaniu Wielkopolskim pokonujemy niemieckich zaborców. Na Śląsku wywołujemy 3 zbrojne powstania. W 4 plebiscytach usiłujemy zdecydować o naszych granicach z Niemcami. Na północy generał Haller przyłącza wybrzeże Bałtyku do Polski. W Pucku dokonuje zaślubin Polski z morzem. Na zawsze. W marszu na zachód setki tysięcy bolszewików wdzierają się na teren Rzeczpospolitej. Stawiamy im opór. Armia Czerwona jest nie do zatrzymania. Do czasu. Zjednoczeni stajemy do walki. Bogu zawierzamy los ojczyzny, a Piłsudski planuje ostateczny cios. I wygrywamy. Niebezpieczeństwo minęło. Bronimy Europy przed krwawą rewolucją komunistów. Na rozkaz Piłsudskiego, pod pozorem buntu, generał Żeligowski zajmuje Wilno. Powstaje państwo Litwa Środkowa, która przyłącza się do Polski. Gdy na frontach trwa walka, budujemy państwo.